Koło mnie siedzi wyimaginowany pasażer. Ciężkie słowo do wymówienia, ale mniejsza o to. Ale tu wyobraźcie sobie, że ktoś siedzi. To nazwijmy go Fred. Tu siedzi Fred koło mnie dzisiaj. I zabieram jego, jakże i was, na wycieczkę po sklepach, bo może w końcu będą figurki dostępne w marketach. Więc przejedziemy się i zobaczymy akurat z Fredem. Dobrze, Freduś, tutaj, że siedzisz koło mnie i pomagasz, asystujesz dzisiaj. I może uda nam się cokolwiek znaleźć interesującego, co z zestawów nowych, bo to się wybieramy tak naprawdę. I tak, bądźmy szczerze, nie kupię żadnego setu nowego, żeby nie było w marketowych cenach, bo to są w ogóle nieopłacalne tak naprawdę, nie okłamuję się kupować cokolwiek w marketowych cenach, bo te ceny są absurdalne bardzo często, więc tu damy sobie spokój. Głównie, ale tak na zasadzie zobaczmy, co będzie, a że mi się nudzi też bardzo mocno po świętach i muszę trochę kalorii spalić, bo za dużo się jadło akurat przez całe święta. Również serniczków, makowców, sałatek, ciast i inne dziwne rzeczy. Więc pora połazić sobie troszkę i zobaczyć. Ja powoli dojeżdżam do pierwszego stopu, gdzie się zatrzymam i zobaczymy, co cokolwiek będzie ciekawego. Chodźcie. A, żeby nie było, mam wagę ze sobą, tylko baterię muszę do niej kupić. No ale tak patrząc na to, no właściwie już pojawiły, bo Eternal Spacey są, te nowe akurat ładnie, fajnie zrobione, ja widziałem te recenzje, tego niezłe, ale 80 zł nadal to jest za dużo, ale wygląda to spoko. Jakże i również z Friendsu widziałem się, pojawiły też te zestawy z tą rybką, czy z czym to jest, to jest centrum chyba ratowania dzikich zwierząt, albo te stare, już nie pamiętam, nie chyba te stare z tych, ale Dreamsy są. Odnośnie tego i to mnie na maksa ciekawi. 67 zł to jeszcze troszkę za dużo, za to nie dam tyle, ale podałem się ten zestaw na maksa i nad nim muszę się bardzo zastanowić, jak będzie promocji. Star Wars tu widzę jeszcze nie ma, ale co najlepsze, były figi, nie ma figów, spóźniłem się niestety. Coś jeszcze nowego było? To. Akurat też nowości pojawiło się u mnie. A, jeszcze jacht jest. Fajny ten jacht jest. Kocur, bardzo ładnie zrobiony akurat. Ciekawe, kiedy te fiksy to zniknęły tak swoją drogą. Coś jeszcze z nowości? Chyba nic więcej nie ma. Więc muszę kupić baterię do wagi. W międzyczasie jeszcze, jak mamy ważyć figurki. Dobra, oszołomie nie znalazłem akurat figurek. Samych sobie fizycznie, ale pusty karton udało mi się znaleźć. Cudownie, ale na całe szczęście jest jeszcze druga sieć sklepów, która miała tego całą masę, niestety przy kasie. I problem był z nagrywaniem duży, bo ogólnie cała masa osób tam była przy tej kasie, dając spokój z nagrywaniem. Ale tak bądźmy szczerzy i otwarci, wziąłem sobie... No dużo, chyba 12 bo 13 sztuk z tego wziąłem randomowo. Z każdego wieszaka po tam po dwie, po trzy. Bardziej martwi to, że mi waga nie działa. Mi to mnie bardziej martwi. Wiem, ważenie, lamerstwo i tym podobnie, nie musimy tego mówić, ale waga mi nie działa i ciekawe mnie zastanawia to, dlaczego mój cudowny produkt wagopodobny się zepsuł. No cóż, kto by się spodziewał po tym, że akurat waga z Chińczyka za ileś tam złotych, nie wiem, pamiętam, jak tam dałem pieniądze za to, może się zepsuć, ale przynajmniej mam taką oto ilość CMF-ów. Nie wiem, co jest, jak jest, gdzie jest, po co jest, dużo tego jest na pewno, to jedna ustawa sprawa. Odwiedzimy jeszcze jeden sklep i może też tam będzie coś ciekawego. Zobaczymy. Tak na razie idziemy dalej. Chociaż powiedziawszy, to tutaj Moszomie to nie było poza telefonu za bardzo wyciągać i cokolwiek gadać, bo A było za głośno, B nic nie było kompletnie, bo robią akurat zmiany wizerunkowe, które tam są. Ale co zabawna sprawa jest taka, że podobno mają zakaz sprzedaży CMF-u w smykach, tego co mi doszło akurat słuchy, bo pewna firma się upomniała o to, że sprzedają CMF-y za szybko i musieli je z półek pościągać, więc jeszcze miałem tego farta, że udało mi się tam kupić parę sztuk CMF-ów i tyle i będziemy się pobawić, potestować akurat, co jak wyglądają najbardziej modne albo proponowane sposoby na sprawdzanie co jest w środku przed zakupem bez niszczenia pudełek. Zobaczymy, co jak tam wyjdzie i co mi udało się wydrobić i który sposób jest najlepszy. Więc chodźmy do domu, wystarczy tego łażenia, poszukiwania nowości, które mają wyjść. No, to tak, mamy tutaj oto taką piękną torbę z masą hajsu, które akurat teraz sobie tutaj wysypię z tej pięknej, cudownej torby, którą akurat tutaj dostaliśmy. Pomóżcie się przynajmniej do jednej rzeczy akurat, bo otworzyłem sobie jeszcze figurki z tych, które tutaj mieliśmy. Tak na zasadzie, bo będę akurat miał ochotę na to zrobić, co zrobiłem. Zresztą te osoby, co mnie oglądały, to wiedzą, co jak akurat na wypadku wypadało i co akurat postanowiłem zrobić. Nie narzekam i nie przesadzam, a bardzo ładne akurat trzy mini figureczki. Powiem wam szczerze, wiele osób nie docenia tego, ale ta piękna figurka tego pana kolejarza jest naprawdę kocur zrobiona. Patrzcie zresztą sami, wyoszczy się, wyoszczy, jak ładnie jest zrobiona. Ale mieszał to. Głównym celem, jakim tutaj mamy, sprawdzenie tych wszystkich mitów, które są odnośnie tego, jak dobrze zinwigilować. To tutaj akurat jak tą paczuszkę, którą tutaj mamy. A żebyśmy dowiedzieli się, co jest w środku i jakie są sposoby na to. Poważnie, już tyle sposobów naprawdę na inwigilację, to wiesz, że cię w głowie nie mieści. Wziąłem tutaj w końcu ile tych figurek? To daje nam 13 figurek razem, bo postanowiłem sobie zakupić akurat tej pięknej stercie, którą tutaj mamy i zobaczymy, jak to będzie i pobawimy się to. Tak swoją drogą, to ogólnie zobaczcie, jak te figurki wyglądają w całości. Pierwsza metoda,
którą znają wszyscy i o których zawsze się mówi na Facebooku, to każdym razem się pojawia, to jest sprawdzaj to po kodzie. Sprawdzałem na Marvelu, że akurat tą metodą z kodami nie działa ona, bo figurki z Marvela, mimo tych kodów, że one były akurat tutaj, znajdowały się na dole, to potrafiła jedna figurka mieć trzy różne kody, więc nie zgadzało się to w ogóle. Zobaczymy, czy tutaj będzie tak samo w tym wypadku, bo z tego co widziałem, znajdujemy tutaj parę takich samych numerów, między innymi 24 i tak dalej, i tak dalej. Widzę, to jest trzy razy, więc powinniśmy trzy razy trafić na samą minifigurkę. Szczerze powiedziawszy, wątpię, że w tym akurat paku będzie trzy razy ta sama minifigurka, żeby nie było. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo mało możliwe na takie, że się wydarzy, ale zobaczymy. Bo pójdziemy dalej do testów kolejnych, które będzie. Dobrze nam znana waga! I jeszcze jedna metoda, która mi naprawdę bardzo ciekawi i to zrobimy najpierw pierwszą. Metodą, o której bardzo słyszałem dobrego, jest wzięcie figurki, zobaczenie na dole, że gdzieś tu ma być dziurka zrobiona, jest dziurka akurat, której nie dochodzi, przyświetlenie tutaj mocno latarką i lekko rozchylenie i po przechyleniu tego na nas powinniśmy mieć możliwość zobaczenia, co jest w środku. Szczerze powiedziawszy, naprawdę bardzo wątpię, że nam to wyjdzie bez jakiegoś inwazyjnego uszkodzenia pudełka, dostrzec, co tu jest w środku. Jak rozchylimy to lekko, rozchylmy to lekko i zobaczymy, co jak to może być. Tak nie niszcząc pudełka, żeby nie było, bo to dobra, nie da się niszczyć pudełka. I to przez tą dziurkę mam dostrzec tam w środku? Dobra, albo ja czegoś nie rozumiem, albo ta metoda jest do niczego. Dobra, może przejdźmy teraz płynnie do kolejnej. Nie, poważnie. Metoda, którą tutaj mamy, nie zadziała na bardzo proste przyczyny, bo jak lekko już to ruszyłem, to już uszkodziłem akurat tutaj klej, który jest w środku. Zresztą jest widać, że zaczął się klej rozchodzić. Tutaj patrzcie. Już się klej zaczął rozchodzić tutaj na boki. A żeby mieć pełny tak naprawdę wgląd do tego, musielibyśmy to jeszcze bardziej rozerwać, co jest naprawdę już uszkodzeniem pudełka i niby ten towar powinniśmy sobie kupić, więc to akurat nie ma rady żadnej w tym wypadku, żeby to nam akurat dało możliwość jakiegokolwiek doszczerzenia, co jak tam mamy w środku. Jej. Jeszcze powiedziawszy, ta metoda odpada. Kompletnie. Przynajmniej w moim wykonaniu. Jak wiecie, jak to robić, to mi napiszcie, lepiej wiedzą. Chociaż metodą, która ma być szczery, chyba jest najbardziej pewna w wypadku tego wszystkiego, jest po prostu zważenie tego. Wiem, brzmi to lamersko, ważyć figurki w ogóle, ale spójrzcie na to z tej strony, że jeżeli chcemy mieć, załóżmy, określoną ilość minifigurek takich samych, w tym przykładu pana z kozą, chcemy mieć trzy sztuki tego pana z kozą. Patrząc na ceny na pewnym portalu aukcyjnym, gdzie waha się w cenach w tym momencie około 50 zł, a mieć możliwość zdobycia tej figurki za tutaj przykładowe 18 zł, to co wybierzecie? 18 czy 50? 18 czy 50? Sami sobie na to odpowiedzcie. Waga raptem kosztuje parę złotych i bez najmniejszego problemu da wam ona dobrą świadomość na to, co znajdziemy w środku. Tą wypiskę wag, którą akurat mogliśmy znaleźć w necie, jest ona na tyle przydatna, że bez większego problemu powinniście akurat dać sobie radę przy wytypowaniu tych najbardziej wyszukiwanych figurek, które akurat są. Zarówno kozę, jak i pana ciemnego rycerza bez najmniejszego problemu zdobędziecie akurat tym sposobem, bo one mają dość wysoką wagę i różniącą się od tego, co mamy całościowo zrobioną. Pozostałe minifigurki, tak już wesoło z tym nie jest, bo niestety akurat te minifigurki, które tutaj są, mają bardzo mocno się wagę podobną. Jeżeli źle wam się elementy ustawią w pudełeczku, macie duży problem, bo możecie z tej figurkę wybrać. Ale te dwie fiksy, najbardziej popularne, bez problemu znajdujecie. Pyk, kładziemy i sprawdzamy, jaka będzie waga. Mamy w tym wypadku 20-24. Patrząc po tym, powinna być to akurat koza. I tak swoją drogą, mamy tutaj ten numer 24 słynny, którego mamy również i trzy inne pudełeczka z tym związane. O, tu proszę bardzo, te trzy pudełeczka. Jak tu prawdopodobnie mamy kozę, tak przynajmniej możemy przypuszczać. Tak tutaj też powinna być koza, a niestety tak nie jest, bo waży to 17,36, co jasno pokazuje nam akurat, że tu są dwie inne figurki akurat ty. Czyli teoria o kodach została właśnie w tym momencie obalona. Tyle co do tego ważenia i reszty tych bzdetów. No, otwierajmy, że to w końcu. Zobaczmy po prostu, co tam jest i jak to wygląda akurat całościowo z tymi CMF-ami, jak akurat to fajnie się prezentowało. Zacznijmy od tego pierwszego 24-25, który tutaj mieliśmy z tymi i później przejdziemy dalej. I w pierwszym jest, o, pan Grzybek, ale fajny jest ten pan Grzybek. Zaszokowali mnie. Jak to fajnie jest wykonane. Wow. Okej, okay, nice. Propsy za to. To na dół. I tak, żeby nie było, powinniśmy w drugim 20-24, żeby nie było, proszę bardzo. Tutaj numery do kamery, mam na się wyostrzy. O, na potwierdzenie. Tak samo jak było tam, tak samo i tutaj mamy. Tu powinniśmy mieć panią sportsmenkę, która nam akurat siadła w tym pudełeczku. I dworek numer 3 skrywa nam, czy to była koza? To jest koza. Kto by przypuszczał, że to będzie koza akurat, to będzie w wypadku tej kozy, że Lego prawdopodobnie nie zniszczyło odlewu kozy starej, tylko używają cały czas tego samego odlewu, bo nie różni się ona diametralnie pod względem budowy niczym, kompletnie niczym to się nie różni od tej nowej kozy, którą tutaj mieliśmy, którą mamy, tak lepiej to powiedzieć. No więc bój do niszczeniu kozy chyba wszedł sobie pomiędzy naprawdę bajki.
No i tak naprawdę patrząc na to, że było ile tam paczek? 12-13? Siadło mi tutaj tak naprawdę większość tej serii Broken Head, kończy dwóch figurek, jeszcze sobie nieźle, ładnie siadło. Powtórki się sprzeda, to miesza o to, ale tak patrząc na to, jak te fiksy są wykonane, powiem szczerze, otwarcie na to przy serii, jaką zrobili. Bardzo ładna idiność, jak wcześniej do niego w ogóle nie pokładałem żadnej nadziei, tak tutaj mogę powiedzieć, że jest kocur. O kozie nie spawnął tam koza pal 6 akurat w tym wypadku, nie ma jakiegoś super wykonania tutaj, nie ma tego efektu wow. Detektyw, tak jak mówiłem, naprawdę, na samym początku mi się podoba, tak i nadal mi się podoba też. Jak zwykle jest problem z kołnierzem, ale z tymi kołnierzami zawsze mam problem, muszę jakoś poprawić. Ale i dziewczynka grzybek, kozacka, naprawdę, dziewczynka grzybek to wygrała u mnie 100%. Nie widziałem naprawdę ładniejszej figurki od dużego czasu. Fajne ma to nakrycie głowy zrobione, naprawdę. Ciekawie przemyślane to jest. Co do kozy samej w sobie, którą mamy, no koza różni się jedną diametralną rzeczą, która akurat tutaj jest bardzo ważna w tym wypadku. Jedyną różnicą, która jest, to łatki i lekki, jaśniejszy odcień bieli. To tyle. Plastikiem się po prostu to różni całość. Poza tym budowy całościowej, jak to wygląda, to jest to samo, co mieliśmy wcześniej. Sama seria, powiem szczerze, na plus jest bardzo duży. Ładnie mi to wyszło. Ładne zrobione nadruki, ciekawie wykonane akurat design i stylistyka tego. Jest dobrze, fajnie zbalansowali to. I to im wyszło ciekawie. Plus do tego cena, jak na pewnym akurat ci sklepów zabawkarskich, 18 zł za figa to dobra cena. Szkoda, że mi nie siadło wszystko. Ale mam co najbardziej chciałem, pani barbarzyńce, mam. Jestem zadowolony z tego. Jest trochę mistycznie. No to tyle na dzisiaj. Z tego dziwactwa, co to zrobiliśmy na sam koniec roku jeszcze, że nam siadły minifigurki. Widzimy się w kolejnym. Na razie!